Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Kermiciak się kłania z tej strony. Krótka informacja dotycząca jednej misji, którą robiłem w poprzednim odcinku i jej nie zrobiłem. Pokażę wam, o co chodzi. Podarunki dla Gonzalesa, pamiętacie? Jak kończyłem odcinek, była ta misja niewykonana. I tak naprawdę już była niemożliwa do wykonania, bo jedną rzecz źle zrobiłem, tak? Wam powiem, o co chodzi. Uczytałem w internecie opis misji. Jakie rzeczy trzeba mu przynieść? I patrzcie. Co do po... Gadaj, co może. Piękna kobieta Jasmin, pamiętacie? Oddałem ją kupcowi. On się nazywał Hamid. Hamid się nazywał. Jeżeli mu oddamy tą kobietę, to tutaj nie będziemy mogli już jej oddać, niestety. Z Alimont mieliśmy ten sam problem, pamiętacie? Mówiłem o tym wcześniej, też w odcinku. Chodzi o to, że jak wcześniej kliknę to i będę miał już odpowiednio wbitą reputację, to tamta misja jakby się anuluje, Gada. bo mam jakby dostęp już do niego, tak, do tego całego Gonzalesa. A żeby tą misję zaliczyć, trzeba zrobić te wszystkie rzeczy, co tu widzicie, plus oddanie mu kasy, nie? No to już na początku mu żeśmy zapłacili, pamiętacie? A resztę rzeczy żeśmy mu nie zrobili. Więc tak, na początku trzeba mu oddać księżycowe ostrze, znaczy nie ma znaczenia, jaka to jest kolejność, nie? Na pewno Jasmin trzeba mu oddać, zamiast tamtemu kupcowi, więc oddamy mu. Mam tu dla niego piękną kobietę. Niezwykły, wspaniały Widzicie? podarunek. Gonzales będzie się nim długo cieszyć. Jest zadanie anulowane, widzieliście tamto. Tak samo jest z księżycowym ostrzem, zamiast oddać je Kowalowi w tym mieście, to trzeba oddać ją Gonzalesowi, tak? Co do podarunków dla Gonzalesa, Gadaj. przynoszę mu księżycowe ostrze. Księżycowe ostrze, powiadasz? Główną nagrodę areny w Morasul? To przydatny dar. Gonzales przyjmie go z podziękowaniem. Widzicie? Zadanie anulowane znowu. Więc polecam to wbijać, żeby sobie reputacji nabić. Dobra. Co do podarunku. Gadaj. A paczkę bagiennego ziela wziąłem z Lago. Wstąpiłem tam na chwilę i wziąłem tylko tą paczkę od niewolnika. Czy taki ogrodnik tam kopał. Ja go po prostu pobiłem, zabrałem mu to bagienne ziele i przyniosłem tutaj, nie? Ale tam misji żadnych nie robiłem, jakby co. Pokażę wam, o co chodzi. Lago jest tutaj. Bo przeczytałem w internecie właśnie, że tam trzeba się udać. Tam paczkę bagiennego ziela mogliśmy zdobyć i trzeba mu ją oddać. No właśnie. Tyle niewiadomych było wcześniej. No teraz już dużo rzeczy wiem. Jestem bogatszy o nowe doświadczenia. Co? Więc tak, oddamy mu tą paczkę ziela. A może Gonzalesa interesuje bagienne ziele? Mam go tu całą paczkę. Masz wysublimowany smak. To z pewnością ucieszy Gonzalesa. Proszę, to towar z Lago. Gonzales bardzo się ucieszy z tego podarunku. Widzicie, reputacja już 90 jest. Pięknie, nie? Co do... Gadaj. Sprowadzam przepiękną tancerkę. Zgadza się. Pięknisia. Dobry dar. Będzie teraz towarzyszyć mojemu mistrzowi. No, teraz pytanie, czy ja tą misję zrobiłem, czy nie. Szybki zapis zrobimy. Mogę porozmawiać z Gonzalesem? Gonzales jest pod wrażeniem twoich dokonań. Moim zdaniem wysoko zajdziesz wśród asasynów, byleś tylko robił dalej to, co do tej pory. Dziękuję. Lepiej idź prosto do niego. Czeka na ciebie. Udało się. No. Naprawiliśmy mój błąd. Jak widzicie, mam jeszcze do odrobienia straty z poprzednich odcinków. To tak na wstępie. Wstawię ten odcinek jakby pomiędzy odcinkami. To nie będzie jakby kontynuacja. To tylko informacja taka jest, nie? No. To trzymajcie się, pozdrawiam. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej.